pokrzywdzonych, ale my im damy radę, im damy radę. Miała 16 lat, nie wiedziałaś, co to jest świat. Miała 16 lat, nie wiedziałaś, co to jest świat. Wiadomości lokalne tym razem. Witamy Was z Piątej Klepki na ulicy Żeromskiego. Bardzo fajny lokal. Dużo osób mnie namawiało, żebym się tutaj wybrał. Niestety nie miałem czasu, ale jesteśmy i nie żałuję. Witam Was Gladius, Angie, Iza. Mamy dla Was naprawdę garść fajnych informacji na temat tego, co się będzie działo w ten weekend. Myślę, że pozwoli Wam to wybrać najfajniejsze imprezy. Imprezy są bardzo zróżnicowane tematycznie od typowo kulturalnych. Po koncerty, po imprezy klubowe, więc dla każdego coś miłego. Na początek mamy koncert Kamila Bednarka po raz drugi w katakumbach. Wyobrażasz to sobie? Po raz drugi w katakumbach. Bednarek. Zawita u nas Kamil Bednarek. Miała 16 lat. Miała. Nie widziała, to jest ja. Check it out. Więc tak, bilety są od 30 do 35 zł. Koncert odbędzie się 27 września, tak jak mówiłam, w klubie Katakumby. Miała 16 lat. Miała. Swoje pierwsze kroki muzyczne stawiał w formacji Stargard Muffin. Zespół powstał w Brzegu w roku 2008, ale oczywiście największą karierę Bednarek zawdzięcza programowi Mam Talent. Wszyscy mamy talent, oh yeah! I od tej pory ich debiutancka płyta o nazwie Szanuj zdobyła status złotej płyty, a potem podwójnej platynki. I łącznie nakład, słuchajcie, przekroczył aż 75 tysięcy egzemplarzy. Wow! Naprawdę? Co ty gadasz? Oh my! Oh my god! Miała 16 lat! Miała! Nie widziała, co to jest ja! Check it out! Bednarek zasłynął dzięki takim hitom jak Jestem sobą, Think About Tomorrow, własnej wersji piosenki Marka Grechuty pod tytułem Dni, których jeszcze nie znamy oraz Melancholijnej Ciszy. Miała 16 lat. Miała. Nie widziała, co to jest ja. Check it out. Ty jesteś moją lady, za tobą w ogień wejdę. Ty jesteś moją lady, za tobą w ogień wejdę. Tak jak wcześniej mówiłam, koncert odbędzie się 27 września w klubie Katakumby. Z 28 września otwieramy sezon. Miała 16 lat. Miała. Nie widziała, co to jest ja. Check it out. Mamy zaszczyt zaprosić Was na otwarcie tego klubu ponowne. Nowy rok akademicki, więc nowe imprezy. Tym razem będziemy się starali, żeby trafić w gust wszystkich, totalnie wszystkich, więc od popu aż po ostre brzmienia rockowe. Miała 16 lat. Miała. Nie widziała, co to jest ja. Check it out. Specjalnie dla Was zostały przygotowane liczne promocje na barze. Do godziny 23 wstęp za free, a cała impreza odbędzie się 28 września w klubie Aula. Następna impreza jest to koncert Warszawski Desant. Odbędzie się 29 września w niedzielę w Radomiu w klubie Alibi na ulicy Malczewskiego 29. Bo miała! 16 lat! 16 lat! Yeah. Start godzina 19, wejście za 10 zł. Wystąpią Criminal Tango, jest to bikiniarski punk and roll z biglem i ceremonią. Pochodzą z Warszawy. Warsaw Dolls, glam punkowy Disorder, klimatem przypominający lata 70, również z Warszawy. Kultura wieku atomowego, Angie, może powiesz coś o nich? Punk rock bez finezji i sofciarstwa radą. Bo miała 16 lat.
Więc tak, wjazd za 10 zł, start godzina 19. Hitoteka Strefa G2, impreza 28 września. Angie, coś wiesz o tej imprezie? Miała 16 lat. Miała. Nie wiedziała, to kto jest ja. 16. Miała 16 lat. Hejo. Tak, słuchajcie, w sobotni wieczór z Hitoteką zagra dla was DJ Chris Van Grey i on wprowadzi was w taneczne uniesienia, prezentując hity lat 70. i 80. oraz też współczesne przeboje. Wstęp po piątaku. Miała 16 lat. Miała. Nie wiedziała, to kto jest ja. 16. Miała 16 lat. Hejo. Dla klubowiczów przygotowane zostały specjalne promocje. Panie, wstęp wolny do godziny 23 i dla pierwszych panów jest 50 darmowych drinków na barze. Do wygrania będą zaproszenia do kina Helios, zaproszenia na kręgle oraz na bilard. Może teraz schylimy się troszeczkę ku kulturze. Jest to tak kulturalnie. Będzie premiera w teatrze spektaklu pod tytułem Anna Karenina. Miała 16 lat. Miała. Nie wiedziała, to kto jest ja. 16. Miała 16 lat. Hejo. 27 września w Teatrze Powszechnym. To jest opowieść o wielkiej miłości, romantiko będzie, która zderzyła się wbrew rozsądkowi, zasadom, jak Romeo i Julia. Kiedyś, gdzieś, komuś. No ale przecież mogłaby się zdarzyć i dziś, nam, każdemu z nas. Jaka ty jesteś marzycielka. Miała 16 lat. Miała. Nie wiedziała, to kto jest ja. 16. Miała 16 lat. Hejo. Spektakle będą się odbywały 27, 28 oraz 29 września o godzinie 19, a także 25, 26 oraz 27 października o godzinie 18 w Teatrze Powszechnym w Radomiu. To tyle, co przygotowaliśmy dla was na nadchodzący weekend. Do zobaczenia w kolejnych Bzik Newsach lokalnych. Miała 16 lat, nie wiedziała, co to jest świat. Miała 16 lat, nie wiedziała, co to jest świat. Dzisiaj byłem na podobnym imprezie. Nie wiedziałem, że trzeba ubrać się, być w dresie. Przyszedłem cały na czarno ubrany. Rano się budzę, pasto usmarowany. Nie wiedziałem, co to, nie wiedziałem, co i jak. Poszedłem, chodziłem nawalony na smak. Ale wiem jedno, to kto jest świat. Miała 16 lat. Miała. Nie wiedziała, to kto jest świat. Czy kierał? Miała 16 lat. Nie wiedziała, to kto jest świat. Brawo. 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 Zapewne wielu z was zadawało sobie pytanie, czemu Iza jest tak bardzo nadpobudliwa. A to dlatego, że niektórzy sobie zaparzają kawę, a ona wpierdala ziarna od razu, bez uprzedniego zaparzenia. Dlatego taka jest ruchliwa. Co ty myślałeś? Troszeczkę, ale dlatego jest taka ruchliwa, ruchoma. Wszystkie kończyny funkcjonują jak należy. Znowu Angie. Szczęko ścisku. Przez tą szminkę. Jak macie tyle czerwonego nałożonego na usta, to nic dziwnego, że chodzi tak.